Cześć, nazywam się Dominika Siewińska. Na moim kanale uczę, jak projektować nowoczesne i atrakcyjne materiały wizualne za pomocą bezpłatnych i prostych w obsłudze narzędzi. W dzisiejszym filmie chcę Ci pokazać, jak za pomocą PowerPoint kadrować i przycinać zdjęcia do nietypowych kształtów. Przy okazji serdecznie zapraszam Cię do subskrybowania mojego kanału. Twoje zaufanie na pewno zmotywuje mnie do ciężkiej pracy i do częstszego publikowania wideo na tym kanale. Na przykładzie tego zdjęcia pokażę Ci, jak przyciąć je dookoła bez używania żadnych programów graficznych. Jeśli nie lubisz kół, możesz przyciąć zdjęcie do innego kształtu, na przykład do gwiazdki. Przejdź do PowerPoint lub, jeśli wolisz darmowe rozwiązania, do Google Slides. Wybierz z górnego menu kartę Wstawianie, a potem kliknij na ikonkę Obraz. Wybierz plik, który chcesz przyciąć dookoła i kliknij przycisk Wstaw. Twoje zdjęcie zapewne jest prostokątne. Jeśli tak, musisz zacząć od przycięcia go do kwadratu. Aby przyciąć zdjęcie do kwadratu, kliknij lewym przyciskiem myszy na edytowanym zdjęciu. W tym momencie aktywuje się dodatkowa karta w menu górnym – Formatowanie. Znajdź przycisk Przytnij. Kliknij w jego dolną część, aby rozwinąć menu. Teraz wybierz z listy współczynnik proporcji, potem kwadrat, 1:1. Na zdjęciu pojawi się ramka do kadrowania. Kiedy złapiesz za jej krawędź, możesz zdecydować, które elementy zdjęcia mają zostać. Możesz przytrzymać wciśnięty klawisz Shift, dzięki czemu łatwiej dopasujesz obraz do ramy. Pamiętaj, by nie zmieniać proporcji obrazu. Kadrując fotografię, przeciągaj myszą jedynie narożniki zdjęcia. Kiedy już wybierzesz odpowiedni kadr, kliknij górną część przycisku Przytnij, aby zatwierdzić wprowadzone zmiany. Możesz też kliknąć gdzieś poza slajdem. Kiedy Twoje zdjęcie jest już wykadrowane i przycięte w proporcji 1:1, możesz włożyć je w nową ramkę, w moim przypadku okrągłą, choć jeśli wolisz, może to być serce czy gwiazda. W praktyce może to być dowolny kształt z tego menu w PowerPoint. W celu zmiany kształtu zaznacz obraz i raz jeszcze wejdź w menu Formatowanie, tym razem wybierając z listy Przytnij do kształtu. Wybierz kształt elipsy. Po kliknięciu obraz zmieni się w piękne, równe koło. Pytanie, czy nie można było od razu przejść do kroku trzeciego? Nie. Jeśli nie przytniesz zdjęcia do proporcji 1:1, Twoje zdjęcie zmieniłoby się w średnio estetyczne jajo. Cały proces można nieco odwrócić. Możesz najpierw narysować jakiś kształt, na przykład elipsę. Po kliknięciu w nią wybierz z menu Formatowanie ikonkę Kontury kształtów. Po rozwinięciu listy znajdź pole Brak konturu. Dzięki temu Twoje zdjęcie nie będzie miało zbędnej ramki wokół. Następnie zaznacz elipsę i kliknij w menu Formatowanie na przycisk Wypełnienie kształtu. Z listy rozwijanej wybierz obraz. Znajdź zdjęcie, którym chcesz wypełnić kształt. Potwierdź klikając przycisk Wstaw. I gotowe! Istotny minus tego rozwiązania to nienaturalne rozciągnięcie zdjęcia w przypadku, kiedy wstawiony obraz ma inne proporcje niż ramka. Żeby to naprawić, musisz jeszcze raz przejść do menu Format obrazu, kliknąć Kadruj i z listy wybrać Wypełnij. Zauważ, że teraz kadr jest znacznie lepszy. Ostatnią, ale jednocześnie najbardziej rekomendowaną przeze mnie opcją kadrowania zdjęć jest skorzystanie z funkcjonalności wzorca slajdów. Jeśli nie wiesz, jak korzystać z wzorców, polecam Ci mój kompleksowy wpis poświęcony tworzeniu szablonów prezentacji. Link znajdziesz w opisie filmu. W widoku wzorca umieszczasz symbol zastępczy obrazu w kształcie koła. Kiedy wrócisz do klasycznego widoku, z menu Układ wybierz nowy slajd z symbolem elipsy. Kliknij na ikonkę po środku pola. Dodaj zdjęcie z dysku. Twoje zdjęcie od razu dopasuje się do ramki i automatycznie przytnie do okręgu. Nie musisz wykonywać tych wszystkich niezbędnych kroków, o których mówiłam przy pierwszych dwóch metodach kadrowania zdjęć. Jak zapisać taki obraz, by móc go wykorzystać na przykład w innym programie? Wystarczy najechać na nowe zdjęcie, kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać Zapisz jako obraz. Ważna uwaga! Format zapisu pliku powinien być ustawiony na PNG.
Jeśli z jakichś powodów przestawi się na JPG, koniecznie to zmień. Jeśli zapiszesz plik jako JPG, zostaną białe krawędzie wokół koła. Teraz możesz wykorzystać wykadrowane zdjęcie w dowolnym projekcie graficznym. Ja wkleję je na kolorowe tło, by pokazać Ci finalny efekt naszej dzisiejszej pracy. Jeśli chcesz nauczyć się innych przydatnych trików, zapraszam do zakupu e-booka, w którym szerzej omawiam kwestie projektowania prezentacji. Od lat uczę, że w pakiecie Office możesz tworzyć naprawdę ciekawe projekty, które pomogą Ci w pracy zawodowej, na studiach czy podczas tworzenia rodzinnych grafik. Wystarczy odrobinę cierpliwości i znajomość niestandardowych funkcji popularnych programów. Serdecznie dziękuję Ci za obejrzenie tego wideo. Przy okazji życzę Ci powodzenia z kadrowaniem i dodawaniem zdjęć do Twoich prezentacji. Do usłyszenia!